Dzień dobry. Nasze poprzednie spotkanie było poświęcone językowi jako narzędziu komunikacji. Przyjrzeliśmy się, co czyni w rzeczywistości wypowiadanie rozmaitych wyrażeń. Dziś przyjrzymy się komunikatowi językowemu. Wszak różni ludzie do nas mówią, my mówimy do różnych ludzi. Pierwsza rzecz, którą należy zauważyć, to to, że komunikat językowy ma treść, która najczęściej jest bogatsza niż tylko to, co jawnie zostało wypowiedziane czy zapisane. Innymi słowy, komunikujemy więcej niż tylko to, co mówimy. Odpowiadają za to dwa interesujące zjawiska. Pierwsze nazywamy presupozycjami, a drugie implikaturami. Przyjrzyjmy się najpierw presupozycjom. Co to jest takiego? Presupozycje to są zdania, które musimy uznać za prawdziwe, żeby to, co mówimy, miało sens komunikacyjne. Presupozycje są niewrażliwe na negacje i jeżeli jawnie ich nie odwołamy, wszyscy uważają, że one są prawdziwe. Przyjrzyjmy się przykładowi, żeby zobaczyć, o co tu chodzi. Bodaj najsłynniejszy przykład związany z presupozycjami to zdanie: obecny król Francji jest łysy. Kiedy wypowiadam to zdanie, muszę założyć, że istnieje ktoś taki jak obecny król Francji. Inaczej moje stwierdzenie, obecny król Francji jest łysy, nie ma w komunikacji żadnego sensu. Wyobraźmy sobie, że wygłaszam takie zdanie. Obecny król Francji jest łysy, a ktoś mówi, no co ty, obecny król Francji ma piękną czuprynę. Obecny król Francji wcale nie jest łysy. Także i ten, kto neguje moje zdanie, musi założyć istnienie króla Francji. To właśnie to, co nazwaliśmy niewrażliwością presupozycji na negację. Teraz wyobraźmy sobie, że stoimy w towarzystwie i ktoś to mówi. Obecny król Francji jest łysy. A my na to mówimy, aha, nie wiedziałam. To wygląda tak, jak gdybyśmy zaakceptowali istnienie obecnego króla Francji. Dopiero ktoś, kto powie, no co ty w ogóle mówisz? Przecież Francja jest republiką od ponad 200 lat. Ten ktoś jawnie zanegował to zdanie, które stanowiło naszą presupozycję. Mam nadzieję, że widzicie, że komunikat językowy obecny król Francji jest łysy, zawierał rozmaite presupozycje. Skąd się biorą presupozycje? W naszym języku istnieją takie wyrażenia, które nazywamy wyzwalaczami presupozycji. Są to takie wyrażenia, które jeśli ich użyjemy w naszej wypowiedzi, to automatycznie wprowadzają owe presupozycje. Jakie to są typy wyrażeń? Po pierwsze, są to imiona własne. Jeśli powiem, Agnieszka Lekka-Kowalik nagrywa obecnie audycję, to muszę założyć istnienie osoby, która nazywa się Agnieszka Lekka-Kowalik. Także tak zwane deskrypcje określone. Cóż to jest deskrypcja określona? To jest taki opis, że można ten opis zastosować dokładnie do jednego przedmiotu. Wobec tego, jeśli mówię,
obecny dyrektor szkoły uczy matematyki. Obecny dyrektor szkoły jest deskrypcją określoną i oczywiście, jeśli wypowiadam takie zdanie, obecny dyrektor szkoły uczy matematyki, zakładam istnienie dyrektora szkoły. Innym wyzwalaczem presupozycji są tak zwane czasowniki faktywne, to znaczy takie, które mówią o pewnych faktach. Przyjrzyjmy się. Jaś żałuje, że pokłócił się z Małgosią. Muszę założyć, że pokłócił się z Małgosią, inaczej moje zdanie nie ma sensu. Ewentualnie mogę powiedzieć, wiem, że jutro będzie klasówka. Jak jutro nie będzie klasówki, to nie mam nawet co wiedzieć. W związku z tym muszę założyć, że jutro będzie klasówka. Jeszcze innym przykładem wyrażeń, które wprowadzają do naszej wypowiedzi presupozycje, są tak zwane czasowniki zmiany stanu, ewentualnie podtrzymania stanu, ewentualnie powtarzania danego stanu. Czasowniki, ewentualnie inne wyrażenia. Jeśli ja mówię, Jaś zaczął się przygotowywać do klasówki, to oczywiście muszę założyć nie tylko, że będzie klasówka, ale także i to, że Jaś wcześniej się do klasówki nie przygotował. Jeszcze innym wyzwalaczem presupozycji są wyrażenia, które pokazują następstwa czasowe. Zanim pójdziesz do szkoły, wynieś śmieci. Wobec tego ja muszę założyć konieczność wyniesienia śmieci przed pójściem do szkoły. I wreszcie rozmaite zwroty porównujące. Jeśli mówię, Małgosia jest moją lepszą przyjaciółką niż Ania, żeby móc porównywać, muszę założyć, że i Ania, i Małgosia są moimi przyjaciółmi. Widzicie, że wykrywanie presupozycji ubogaca natychmiast rozumienie naszego komunikatu. Musimy nauczyć się odkrywać ową bogatszą treść komunikatu. Mam nadzieję, że widzicie już, iż użycie określonych wyrażeń powoduje, że wprowadzamy w treść komunikatu presupozycję. Ale jest jeszcze inne zjawisko, które nazywamy implikaturą. Cóż to jest? Implikatura to jest to wszystko, czego jako odbiorcy domyślamy się, biorąc pod uwagę cały kontekst wypowiedzi. Wyróżniamy dwa rodzaje implikatur. Pierwsza nosi nazwę implikatury konwencjonalnej. Chodzi tu o rzecz relatywnie prostą. Mianowicie, my jako rodzimi użytkownicy języka interpretujemy pewne zwroty, dodając to, co nie zostało wypowiedziane, a być może zasugerowane. Oto przykład. Mówię, popatrz, jest taka bogata, a mimo to grzeczna. Wprowadzam w naszą konwersację myśl, iż osoby bogate najczęściej nie są grzeczne. Równie ciekawe są tak zwane implikatury konwersacyjne. Znów chodzi o to, czego my się domyślamy w komunikacie, zakładając, że nasz rozmówca racjonalnie z nami współpracuje, żebyśmy się nawzajem zrozumieli. Co to znaczy? To znaczy, że respektuje tak zwane maksymy Grice'a. Paul Grice sformułował te maksymy, obserwując naszą komunikację. Wyróżniamy cztery takie maksymy.
maksyma jakości, maksyma ilości, maksyma sposobu i maksyma istotności. Spójrzmy wobec tego, jak działają te maksymy. Zacznijmy od maksymy jakości. Głosi ona: mów prawdę, czy raczej mów to, co uważasz za prawdę i co potrafisz uzasadnić. To jest nasza zasada prawdomówności, która praktycznie jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Jeśli kolega mówi: jutro nie będzie klasówki, bo Sorka jest chora i będzie zastępstwo, to my zakładamy, że mówi prawdę i że jak zapytamy, a skąd wiesz, ma na to pytanie odpowiedź. Innymi słowy, że potrafi uzasadnić to, co przed chwilą powiedział. Maksyma ilości głosi: mów tyle, ile jest potrzebne w tym właśnie momencie konwersacji. Oto przykład. Jeśli czytamy w gazecie, pewni politycy opozycji wsparli plan premiera. Czego my się domyślamy? Że skoro napisali pewni politycy wsparli, to znaczy, że nie wszyscy. Zakładamy, że podali nam tyle, ile powinniśmy wiedzieć i gdyby wszyscy wsparli, to dostalibyśmy informację, że wszyscy politycy opozycji wsparli plan premiera. Spójrzmy na maksymę istotności. Mówi: mów to, co jest ważne, co jest istotne, potrzebne w tym oto momencie naszej konwersacji. Zapomniałam zadzwonić. Spoko, mam przy sobie komórkę. Gdybyśmy literalnie przyjrzeli się tej konwersacji, to ona niespecjalnie ma sens, bo ja mówię o czymś, czego nie zrobiłam, a ktoś mówi o czymś, co ma. Ale zakładamy, że wypowiedź mojej koleżanki "mam przy sobie komórkę" jest faktycznie ofertą pożyczenia komórki, żeby mogła wykonać zapomniany telefon. Słuchajcie, jeszcze szybciej można to zauważyć. Możecie zrobić taki eksperyment. Zapytajcie przypadkową osobę gdzieś na ulicy: przepraszam, ma pani zegarek? Nie sądzę, żebyście uzyskali odpowiedź: tak, mam i to jest Filip Patek, tylko otrzymamy: ach, 20 po 12. Właśnie tak, bo ktoś, do kogo zwracacie się z tym zapytaniem, interpretuje: to jest obca osoba. Ta obca osoba raczej nie jest zainteresowana moim stanem posiadania, ale zegarek służy do mierzenia czasu i wobec tego zapewne pyta o godzinę i na to właśnie odpowiada. I wreszcie czwarta maksyma, maksyma sposobu. To jest wymóg, byśmy mówili jasno, precyzyjnie, chronologicznie, bo my z tego wnioskujemy, a nawet można sugerować coś bardzo niedobrego. Przyjrzyjmy się dwóm zdaniom. Pierwsze głosi: był z wizytą u profesora i dostał 5 z klasówki. Sugerujemy ukrycie, że istnieje jakiś związek między tymi dwoma faktami. Natomiast jeśli powiem odwrotnie, powiem: wiesz, dostał 5 z klasówki i był z wizytą u profesora, to ta sugestia, że być może ta wizyta i 5 z klasówki mają coś wspólnego, znika. Ciekawą rzeczą jest natomiast to, że można jawnie złamać te maksymy. Co to znaczy jawnie złamać? To znaczy, że ja wiem, że łamię, mój rozmówca wie, że ja złamałam i ja wiem, że rozmówca wie, że złamałam. Czyli sytuacja jest absolutnie jawna.
Tu nie ma, że ktoś kłamie, tylko jawnie łamie owe maksymy współpracy konwersacyjnej. Przyjrzyjmy się przykładowi. Wyobraźmy sobie, że ktoś ogłasza: nagrodę dla najlepszego ucznia powinien dostać X, żeby nikogo nie wymienić. My wiemy, że X ściągał, że X prace domowe ktoś mu pisał, więc wiemy, że nie zasługuje na to. Ale nie chcemy jawnie się sprzeciwić. Co możemy zrobić? Tak, oczywiście, tak jak Bin Laden pokojową Nagrodę Nobla. Łamiemy, jakby informujemy wszystkich, że nie zgadzamy się z tym werdyktem, nie wypowiadając jawnie sprzeciwu. Maksyma ilości. Możemy ją jawnie złamać. Co dostałeś z klasówki? No, spodziewamy się odpowiedzi jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. A zamiast tego otrzymujemy odpowiedź. No, nie tyle, ile się spodziewałem. Nie uzyskaliśmy, nie podaliśmy tyle, ile potrzeba na danym etapie konwersacji. No a zakomunikowaliśmy pewną rzecz, że raczej to nie była ani piątka, ani szóstka i że ten ktoś jest rozczarowany. Mogę złamać jawnie zasadę istotności. Ktoś podchodzi do mnie i mówi: ale nudna impreza, nie? A ja na to: widziałeś mecz Polski z Mołdawią? Nie potrafię połączyć, dlaczego mecz Polski z Mołdawią ma się jakoś do tego przyjęcia. No i wobec tego już wiem, że ten ktoś nie chce wyrazić swojej opinii albo że ten ktoś usiłuje zmienić temat. No i wreszcie maksyma sposobu. Byłeś wczoraj na wykładzie? Byłem. No i w jakim języku był ten wykład? Bo pani nie powiedziała, czy on będzie tłumaczony, czy nie. A ja na to mówię: z wszystkich języków najbardziej przypominał angielski. Co ja komunikuję? Że wykład był po angielsku i był to marny angielski, natomiast jawnie nie wyrażam swojej opinii. Widzicie państwo, że te maksymy pozwalają nam sterować naszą konwersacją. Istotne zasady interpretacji komunikatu. Pierwsza głosi, że zinterpretować komunikat, to znaczy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ten ktoś teraz, tutaj, tymi właśnie słowami do mnie to właśnie powiedział. Druga zasada głosi, że ta interpretacja naszego komunikatu jest tym ważniejsza, im komunikat dotyczy mniej istotnej rzeczy. Przyjrzyjmy się przykładowi. Wyobraźmy sobie, że wychodzicie z rodzicami do teatru. Spektakl rozpoczyna się o godzinie 19. Jesteście na górze, jakoś szykując się na wyjście do teatru. I w pewnym momencie słyszycie z dołu następujące wyrażenie: kochanie, już 6:15. Oto się zastanawiamy, po co ktoś informuje mnie o czasie, skoro wie, że tam, gdzie jestem, jest duży zegar, mam na ręku zegarek i jeszcze telefon, w którym jest zegarek. Aha, zapewne nie chodzi o to, która jest godzina, tylko o to, że jest już dość późno, jeśli mamy być punktualnie przed 19 w teatrze. I wobec tego, co odpowiadamy? Za 10 minut schodzę. Proszę zauważyć, że gdyby nie zastosowanie maksym i nie nasza interpretacja, konwersacja właściwie nie ma sensu. Drugi przykład, który pokazuje, o co chodzi, że im ważniejsza sprawa,
tym mniej istotna jest interpretacja. Oto wpada mój kolega i mówi: słuchaj, u Jasia w domu był pożar, stracił wszystkie zeszyty, wszystkie podręczniki. Otóż ja nie muszę bardzo się zastanawiać, dlaczego mnie o tym poinformowano, bo sam pożar jest aż tak ważną rzeczą, że zasługuje na to, żebym została poinformowana. Ale wyobraźmy sobie, że wpada kolega i mówi: słuchaj, już 2 tygodnie Andrzej i Tomek pracują nad tym projektem i ani razu się nie pokłócili i nie pobili. Normalnie ludzie się nie biją. Kłócenie się też nie jest naszym naturalnym stanem. W związku z tym ja mówię: po co on mnie o tym informuje? A, zapewne dlatego, że ci dwaj kłócą się, a może czasem i biją. I wobec tego fakt, że 2 tygodnie nic takiego się nie stało, jest czymś nadzwyczajnym. Zobaczcie, jak bogaty jest komunikat, nawet jeśli składa on się z jednego zdania. Jeśli już tyle wiemy, przyjrzyjmy się zjawisku, które nazywamy podtekstami. Kiedy interpretujemy komunikat, mogą się w komunikacie pojawić takie 4 zjawiska, które nazywamy podtekstami. Otóż, żeby nasz komunikat miał sens w konwersacji, musi mieć oczywiście treść dosłowną. Ale bywa tak, że ów komunikat ma jeszcze treść dodatkową, którą nadawca komunikatu chce, abyśmy odczytali. Pierwsze takie zjawisko nosi nazwę aluzji. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w klasie, są otwarte drzwi, wchodzi spóźniony uczeń i nie zamyka drzwi. W tym momencie pani profesor, która prowadzi zajęcia, mówi: kulturalny człowiek zamyka za sobą drzwi. To stwierdzenie tej oczywistości nie jest potrzebne. Natomiast zapewne uczeń odwraca się, mówi: przepraszam, i zamyka drzwi. Odczytał aluzję, że powinien zamknąć drzwi. Drugie równie interesujące zjawisko to zjawisko ironii. Ta sama scena, a Sorka mówi: jak to dobrze, że nie zamknąłeś drzwi. Uwielbiam prowadzić zajęcia w przeciągu. Co się stało? Mało kto uważa, że dobrze jest prowadzić zajęcia w przeciągu, zwłaszcza jeśli to jest późna jesień czy zima. W związku z tym jest ów naddatek informacji, podtekst, który uczeń powinien odczytać i zamknąć drzwi. Dlaczego to jest ironia? Bo ja mówię rzecz, która nie jest prawdziwa, rzecz, którą ja nie akceptuję. Może to być nagana przez pochwałę albo pochwała nieraz przez naganę. Trzeci takie zjawisko to zjawisko metafory. Tutaj już nie jest tak, że mówię rzeczy, które akceptuję lub nie akceptuję, ale apeluję do pewnej relacji. Oto mówię: słuchaj, ten kontrakt to prawdziwa żyła złota. Oczywiście kontrakt nie jest żyłą metalu w żadnym chemicznym sensie. Natomiast ponieważ żyła złota jest źródłem bogactwa, przywołując tę metaforę, chcę powiedzieć, że kontrakt pozwoli dobrze zarobić. No i wreszcie coś, co nazywamy oksymoronem, to znaczy wyrażeniem, które jest wewnętrznie sprzecznym. Ja też przy pomocy oksymoronu mogę coś zakończyć
komunikować, chociaż oczywiście nie można uznać tego zdania za prawdziwe. Jeśli mówię, ten problem to prawdziwa kwadratura koła. Komunikuję, że jest to problem, który wydaje mi się nierozwiązywalny. I oto jedna z bardziej interesujących rzeczy. Nasi rozmówcy wygłaszają ironię, aluzje, metafory, oksymorony, ale nie jest obligatoryjne odczytanie tego. Czyli czasem można, by użyć idiomu, wykręcić kota ogonem. Oto wyobraźmy sobie, że przynosicie projekt do pani profesor. A pani profesor mówi, no, jak ty przygotujesz projekt, to naprawdę klękajcie narody. Możemy się oburzyć. Pani profesor, przecież ja ciężko pracowałam nad tym projektem. To jest bardzo dobry projekt. Czyli odczytać to klękajcie narody jako rodzaj ironii. A możemy powiedzieć, och, pani profesor, oddycham z ulgą. Myślałam, że pani profesor tego nie zaakceptuje. I wtedy pani profesor już musi nam wytłumaczyć, że czegoś nie akceptuje. Rozumienie tych zjawisk pozwala nam, tak powiem, nie pozwolić sobą manipulować. Tyle na dzisiaj. Zapraszam na nasze następne spotkanie, które będzie poświęcone definicjom. Do zobaczenia.